Witamy serdecznie, nazywam się Iza Podlaska, razem z Miłką Krogulską przedstawimy Ci horoskop tygodniowy na tydzień od 2 do 8 sierpnia. Co ciekawego nas czeka w tym tygodniu ogólnie? Bardzo dobry tydzień. Księżyca na niebie będzie ubywać, dlatego że jesteśmy już po pełni i w tym tygodniu dobrze będzie zabrać się za takie czynności, które wymagają dużo siły. Czyli jeżeli ktoś musi na działce przenieść 7 ton kamieni, to w tym tygodniu świetnie będzie sobie dawał z tym radę. Jeżeli musi zabrać się za wielki remont domu albo wyrzucić rzeczy z piwnicy, to jest to idealny dzień. Najmocniejszym dniem w tygodniu będzie środa, dlatego że wtedy planeta Mars znajdzie się w opozycji do Jowisza i jednocześnie w kwadraturze do Plutona, więc na środę planujcie to, co wymaga zdecydowania, zdesperowania, no i odwagi, dlatego że tego dnia takiej męskiej energii na świecie będzie bardzo dużo. Kto będzie umiał to wykorzystać, ten bardzo wiele będzie mógł zrobić. Koniec tygodnia sprzyjać będzie już bardziej sprawom prywatnym, sprawom uczuciowym, chociaż Wenus, wędrująca przez znak wagi, powoli zbliża się do Saturna, więc ona nie wejdzie w ogóle sobie, zbliża się do Saturna, więc tak, nie obiecujcie sobie po następnym weekendzie jakichś szczególnych, szalonych randek, ponieważ Wenus i Saturn to jest raczej melancholia, raczej odpoczynek i raczej taki czas, w którym chcemy troszeczkę pobyć sami, żeby zastanowić się nad tym, co udało nam się w życiu osiągnąć. I też jest to taki aspekt, na którym często żałujemy sobie różnych rzeczy, więc tak podpowiem, że jeżeli ktoś się zastanawia się, kiedy zacząć dietę odchudzającą, to idealnym dniem w tym tygodniu jest na to piątek. A co czeka znaki ogniste? Znaki ogniste w tym tygodniu będą bardziej ogniste niż zwykle, ponieważ Mars z Jowiszem i Plutonem na niebie, mimo że nie w znakach ognistych, doda im wigoru i napędzi na różne nowe projekty, więc szczególnie lwy będą bardzo odważne w forsowaniu swoich pomysłów. Strzelce jak zwykle będą się bardzo mądrzyć i robić wykłady innym, ale z tego w tym tygodniu może coś dobrego przynieść te wykłady mogą, więc mądrzcie się strzelce, bo ktoś Was posłucha i zrobi coś dobrego. Natomiast barany będą parły do przodu przed siebie i mogą wywoływać troszeczkę konfliktów, ale na szczęście Wenus potem znak uwagi będzie je łagodzić. U znaków ziemskich z kolei bardzo dobra passa do spraw zawodowych, finansowych i do podróży, dlatego że to właśnie Wam Merkury pomoże znaleźć najfajniejsze miejsce na wakacjach, poznać najsympatyczniejszych ludzi, no i oczywiście, zwłaszcza w przypadku byków, zaprowadzi je do najlepszej knajpy w okolicy. Więc byki, panny i koziorożce, bardzo sympatyczny, udany wakacyjny tydzień mają przed sobą. Natomiast znaki powietrzne będą bardzo energicznie wszystko robić i ten zeszłotygodniowy może trochę smutek czy taki trochę marazm minie, ponieważ Mars znak uwagi ustawi się w opozycji z Jowiszem i w kwadraturze z Plutonem, co sprawi, że szczególnie wagi będą bardzo zdecydowane, podejmą wszelkie kroki prowadzące do rozstrzygnięcia sporów, do porozmawiania z partnerem. To jest taki czas, w którym znaki powietrzne, czyli jeszcze oprócz wag bliźnięta i wodnika, będą chciały rozstrzygnąć sprawy partnerskie trudne, więc partnerzy tych znaków zodiaku nie uciekną przed poważną rozmową. A z drugiej strony, jeżeli namawiacie od dawna wagę lub bliźnie na jakiś wyjazd, to właśnie w tym tygodniu uda się to wreszcie zrobić, bo wreszcie podejmą decyzję. No, zwłaszcza się uda, jeżeli jest się znakiem wodnym, bo znaki wodne są najbardziej przekonywujące w całym zodiaku i potrafią drugą stronę zmusić do tego, co same chcą i jeszcze robią to w białych rękawiczkach. Zwłaszcza ryby będą w tym tygodniu potrafiły wpływać na innych ludzi, przekonywać ich do tego, na co same mają ochotę. Raki w doskonałych humorach, ale raki raczej będą starały się mieć wszystko głęboko w nosie i spokojnie sobie w tym tygodniu odpoczywać, chociaż środa może być w Waszym przypadku dosyć nerwowym dniem, trzymajcie nerwy na wadze wtedy. No i kto nam został? Skorpiony. O skorpionach czasami mówi się tak, że to jest ten znak zodiaku, który doskonale wie, czego chce i w tym tygodniu będzie wiedział jeszcze lepiej. Bardzo sprzyja skorpionom szczęście i będą miały dobrą rękę do ludzi, więc zawierajcie dużo nowych znajomości, uśmiechajcie się częściej, bądźcie dobrej myśli, bo możecie się przydać właśnie do tego, żeby innym znakom zodiaku dodać troszeczkę w tym tygodniu odwagi. Dziękujemy. Dziękujemy i życzymy wszystkim udanego tygodnia wakacyjnego.